Witam serdecznie, ukłony Wójciec z tej strony, szósty odcinek z Greedy Order. Kto oglądał poprzedni, wie gdzie jesteśmy, kto nie oglądał, ten nie wie, natomiast jesteśmy w tunelach. Idziemy za jakąś nowo poznaną panną, która jest chyba przywódczynią rebeliantów, ewentualnie za taką się uważa. Generalnie powoli zaczynamy zmierzać w kierunku, w którym dowiemy się o czymś, co do tej pory było dla nas dużą tajemnicą. Dlaczego ona się zatrzymała? Aha, ona sugeruje, żebym ja poszedł tam pierwszy. Nasze wewnętrzne przekonania jako członka zakonu chyba ulegną tutaj lekkim zmianom. Póki co byliśmy dość wiernymi członkami zakonu, próbowaliśmy pomścić Percivala. Potwora się zawaliła. Potwora się zawaliła, nie pierwszy raz zresztą. Jaki szarmancki rycerz. Szarmancki rycerz. O rozdział 9, niełatwy sojusz. Walczyłam z nimi w Jihansi. Kompania ich obsługuje. Skoro jesteś tego pewien, pokaż mi dowód. Pewna chyba chciałeś powiedzieć. System podziemnych tuneli się rozrasta. Przeglądanie. Rozgryzłem teraz, jak można przeglądać kartkę. Wystarczy nacisnąć X. Nie trzymać go, natomiast z tej strony jakby niespecjalnie mamy co oglądać. Wówczas kartka się nie obraca z powrotem. Wiem, że brzmi to troszkę jak bełkot, natomiast ja wiem o co chodzi. Kto zagląda do mnie czasami też wie o co chodzi. Dobra, idziemy. Ona widzę, że tutaj ewidentnie za nami tutaj nawraca, czeka. Nie idzie sama do przodu. Razem damy radę to przesunąć. Przesuwanie też już mieliśmy przyjemność. Powiedz kiedy. Kiedy? To jest chyba druga przyczepa, którą będziemy tutaj taszczyć. Nie wiem, czym te tunele nas uraczą. Natomiast podejrzewam, będzie gorąco. Przeciwników jest coraz więcej, są coraz bardziej wymagający. No dobra, czekam tutaj w dość dużym napięciu na to, co nam chcesz pokazać. Ta dziewczyna, której imię próbuję sobie przypomnieć, natomiast gdzieś mi znowu uleciało. Ona się pojawiła pod koniec poprzedniego odcinka, także... Jest wyjście. Jakby jestem w pełni usprawiedliwiony. Czekajcie, jest wyjście. Upora się ze strażnikiem. Jednym? Robotnicy? Jeden strażnik. Czyli będziemy mieli teraz troszkę skradania się. Szybko, kryj się. Kto tam? Kto tam? Najgłupsze pytanie, jakie słyszałem. Zadał je w nadziei, że odpowiem. Patrzcie. To jest teren prywatny. Zaskoczył typ. Tak przypuszczałem. Zgubiłem się w tunelu. Coś za jeden. Jestem po prostu wędrowcem, który zgubił drogę. Jeśli mogę spytać, gdzie jestem? Blackwall Yards! To są doki kompanii! Na pewno nie tam szedłem. Lepiej wracaj tam, skąd wylazłeś. Wracać tunelami? Na pewno dużo łatwiej byłoby pójść ulicą, prawda? W tył zwrot. Wow. Spokojnie, tylko odpoczywa. Czy nie wiem, czy... Chociaż Gray by się tym przejął. Poprzedni odcinek to naprawdę niezła sieczka, jaką odstawił. Pozabijał tam całą masę rebeliantów, także jeden w ten, w tą czy w tamtą. Czekajcie, spojrzę, czy to są jakieś zakamarki, które można przeczesać. Oczywiście gra ta nie stoi zakamarkami, gra ta nie stoi zbieractwem. Bardziej koncentruje się na przygodzie i scenariuszu. Miasto rozbudowuje na brzegu. Czekajcie, tam jest jakiś stympelek. Tu jest dźwignia przestawiająca tory. Zagadka logiczna, która... Delikatnie sugeruję, abyśmy teraz przestawili tory, a następnie popchnęli wagon. Znaczy nie wiem, czy to jest wagon. Pomóż mi z tym. Dużo popychania. I ona pobiegła. Ona zazwyczaj trochę do przodu. Gotowe. Przebiegła. Musiała się cofnąć. Mam nadzieję, że... Dobrze, że przestawiłem tą bajkę. Chociaż, jeżeli była taka możliwość, to logiczne się wydaje, że trzeba było ją przestawić. Chyba, że to jak... A nie, bo tu tam się tory kończą z tego, co chcę po lewej stronie. Okej. Okay. Odrobinę dalej. Chyba będziemy mogli po tym wagonie gdzieś się wdrapać wyżej. Tak mi się wydaje. Dobrze, wystarczy. No tak. Powinniśmy dać radę się wspiąć. Tak, to troszkę taki dobry samograj. Pomysł. Jest przejście. Będziemy skakać? Poczekajcie, on umiał skakać? Umiał!
Ale czy to tu powinieneś skoczyć? Chyba niekoniecznie, młody człowieku. Nawracamy. To odległo. Chodź. Tylko patrz pod nogi. Czy możemy spaść? Mógłbym spróbować, natomiast nie chcę mi się wspinać z powrotem. No dobra. Daj rękę. Chciałbym też to zobaczyć, co oni zobaczyli. Dobra, to są jakieś slumsy. Chociaż tu generalnie wszystko wygląda jak slumsy. Doki kampanii Zjednoczonych Indii. To jest brama, czyli będziemy po tej drugiej stronie bramy chyba niespecjalnie. Otworzę bramę od środka. Chodź, pomogę ci. Jakby nie oczekują nas po drugiej stronie z otwartymi rękoma. Raczej będzie chyba walka, ewentualnie będziemy się przedzierać po cichu. Szybko, zaraz będzie tędy przechodził patrol. Jeszcze tylko moment. Snajper! Wow, wow, wow! O, czyli mamy alarm. Co teraz, rycerzu? Nadal uważasz, że da się to zrobić? Dostań się do snajpera! Spróbuję się dostać do snajpera! Czekajcie, ale czy ja mogę do snajpera strzelić? Czy to tak miałem się dostać do snajpera, czy... No dobra. Tutaj widzę, mam wywieszoną białą szmatę. Kurde, w zasadzie byłem przekonany, że będę mógł tędy wejść. Co jest w mordę, jeżeli nie toperza? Wszystkie moje pewniki teraz... Niekoniecznie. Jak tędy przejść? Czekajcie, może tutaj gdzieś z drugiej strony. Może tędy? Niekoniecznie. O kurde. Teraz się okaże, że tu trzeba byłoby wykonać... Tu są schody. Schodami. Schodami będzie najprościej. Ojciec. Szukasz dziwnych dróg. Oj, chyba najpierw powinienem zorientować się w temacie, natomiast poleciałem troszkę na wariota. Where now? A, tu jesteś tam. Dobra. Powiem wam, że oni nie odpuszczają. Jak tak sobie nonszalancko będziemy strzelać, to nam się zdechnie. Tam ktoś napierdziela dość ostro. Wszystko? A nie. Ulica jest czysta. Dobra. Zostań tu, załatwię snajpera. O ty w mordę. Się co to było, nie trafił, nie? Muszę przeładować. Oj. No niestety, młody człowieku, zadarłeś z niewłaściwym typem. Czasami tak bywa. No, ops. Kurde, tylko czapka mu spadła. Dobra, tu możemy się schować. Ja widzę, że oni często... często ceramikę tutaj... O kurde! O kurka wodna! Strzelbą jakiś łeb. Ja już miałem okazję w poprzednim odcinku... chłopa ze strzelbą ogarniać. To nie jest łatwy temat. Chłop ze strzelbą to jest tragedia. A oni mają tendencję do pchania się do przodu na wariota. No dobra, trudno. Próba number two. Czekajcie, ja mam jeden granat. Ja muszę ten granat wykorzystać. Okej. Gdzie jest ten gnój ze strzelbą? Żebym ja wiedział, gdzie on będzie.
Oj. Okej. Chwilę przeczekamy, żeby nam się Grayson w pełni tutaj zrehabilitował, jeżeli chodzi o stan zdrowia. Pozbierał się do kupy. Dobra, Grayson się pozbierał do kupy. Ja se zmienię na karabin maszynowy. Tyle rozrzuca te pociski niczym jakiś po polu rozrzutnik kału. Oj. Dobra. One jakieś na dalsze jakieś akcje to się niespecjalnie, natomiast chłopaki atakują na pałę do przodu. Są silnie zdeterminowani, żeby mnie ubić. No nie widzę teraz. No nie wiem, czy nie powinienem postawić na celniejszą broń. Ja nie wiem, czy te trafienia się jakoś kumulują. Kumulują się? Chyba się skumulowały. Bo się chłopaki poprzewracały ostatecznie. Dobra. Jest i strzelba. No nie wiem, kurde, co teraz mam zrobić. Jakiego wyboru dokonać? Chyba wezmę strzelbę. Bo jak spotkam innego typa ze strzelbą, to wtedy przynajmniej będzie wyrównana potyczka. Kto tu się dzieje? Ktoś do mnie strzela, tylko nie wiem skąd jeszcze. Podejrzewam już z kolejnej lokacji. Tak. God damn it. To jest chyba ten termitowy... To termitowe gówno. O Jezus! To jest... Nie jest dobrze. To mnie podpalą tu. Oh fuck! Dobra. Nie mam niestety granatu. O Jezus, lepiej nie wychylać głowy teraz, bo spłonę żywcem. Całe szczęście, że mi... O Jezus! Spierdzielanto! Czekaj! Ja pierdzielę! Powiem wam szczerze, że grubo. Muszę się tu ostro nawyginać. Chłop ma znowu na głowie jakiś rycerski hełm, co nie ułatwia mi tutaj całej akcji. Dobra, zdechnęło mu się. Dobra. Zareagował na ten postrzał. O! I my również sobie tu teraz się pobawimy. Dobra, muszę troszkę tak... Strzela ktoś do mnie, nie wiem skąd, no. Horera. Czekajcie, tu jest jakaś... Tu były jakieś schody. Ale tu tędy nie możemy nigdzie wejść. Dobra, chciałem sobie przypomnieć. Gdzie jesteś, młody człowieku? Nie wiem, skąd te strzały dochodzą. Może niekoniecznie... Ogień zaporowy. Oni chyba walczą z tą. Chwila! Zaraz będę na miejscu! Oj. Muszę pomóc swojej koleżance nowej. Szybkie rozpoznanie terenu. Chociaż może nie szybkie. Tędy. A, tu mam jakiegoś pana snajpera. I tego pana snajpera unieszkodliwimy. Nożem. Nie uszkodliliśmy go nożem. Dlaczego ja zginąłem? God damn it, nie zrobiłem czegoś, co powinienem zrobić. Ewentualnie zrobiłem to nie w porę.
Czemu tak? Znowu to samo. Czekajcie, ja muszę chyba nacisnąć trójkąt w momencie, kiedy... Kurde, nie podobają mi się te właśnie takie narzucane mi rozwiązania, że nie mogę go sobie wykończyć po swojemu, tylko muszę wykonać jakąś czynność z góry założoną. O, teraz będzie dobrze. możemy w końcu obejrzeć animację, jak Grayson obezwładnia, przypomnę, obezwładnia przeciwnika. Idź, idź! Grayson chce już przejąć na tą kontrolę. Jezus, czemu ja nie mogę się ruszyć? Człowiek kompanii zdjęty. Dobra, szybkie ruchy. Naprzód! Będę osłaniać! To się nie wychylaj do cholery! Fuck. Misja, która ma za zadanie... pomóc przedzierającej się koleżance. Nie lubię takiej misji. Leć! Osłaniam cię! Ktoś jeszcze został na mapie. Tam jeszcze został jeden. Dobra. Idzie całkiem sprawnie. Powiem wam, że ten system tutaj celowania, strzelania naprawdę jest przyzwoity. Nie jedna gra dzisiaj mogłaby tego systemu pozazdrościć. Dobra. Dlaczego wyrzuciłeś broń termitową, którą posiadałem? Czekajcie, kogo teraz będziemy musieli odstrzelić. Ła, znowu dostał. O Jezus! O kurde, ale przyjąłem. O kurde, Jezus, matko boska. Nie wcisnąłem kółka. Czasu miałem co niemiara, nie wiem czemu tak zwlekałem z tym ciśnięciem. Dzięki czemu będziemy mogli obejrzeć tą sytuację jeszcze raz. Będziemy mieli pełen wgląd, jakby wyglądało, gdybym nie wcisnął. Jakby będzie wyglądała taka scenka, gdy wcisnę. No nie wiem, te rany są... Ja już teraz zawczasu wciska. O Jezus. Chodzi na to, że chyba powinieneś, Grayson, trochę się napić swojej mikstury. Bo to jest ten moment. Nie, głupie pytanie. Tu jeszcze zarobiłem na dokładkę. Jakby NPC nie czekają, kiedy się skończy taka scenka, walą nawet w cutscence. Dobra. Gdzie mam iść? Jeku, nie. Matko bosko. Takiej misji się żem nie spodziewał. Idź szybko. Ja pierdzielę, nie. No schowałem się. O Jezus, odrzuć granat. Już myślałem, że ta gra mnie niczym nie zaskoczy. Natomiast rzuca mi cały czas jakieś kolejne kłody pod nogi. Przyjacielska atmosfera. Cholera, nie czas na żarty. No i gdzie te dowody? No gdzie? Cierpliwości. Jeszcze chwila. Te dawkowanie. Ja nie wiem, co z tą grupą rebeliantów z tyłu, która do nas strzelała. Znajdź jakieś wydostań się z odlewni. Dobrze. Nie możemy tu zostać. Przypuszczam. Natomiast widzę schody. I oczywiście już nauczony doświadczeniem będę tymi schodami kierował się. Chociaż nie, schody to jest chyba nie ten kierunek. Stalowy zamek. Czy jednak schody? Musimy znaleźć inną drogę. Może da się go otworzyć z drugiej strony. No ja podejrzewam, tylko trzeba będzie się na tą drugą stronę dostać. Póki co spójrzmy sobie na zdjęcie. Kompania zaczyna ekspansję na nowym kontynencie. Możemy sobie obrócić. Dobra.
Dobra, jakby nie ma co chyba za bardzo przedłużać. O, o, o! Co to będzie? Może ten dźwig działa. Tak troszkę na wariata, ponieważ nie za bardzo, nie zdążyłem zrobić rozpoznania. Powinno być dobrze. Ale wydaje mi się, że zrobiłem wszystko, co powinienem zrobić. Nie do końca świadomie, natomiast... Tak. Z tego miejsca dosięg... Skoczymy tutaj. A następnie gdzie? Aha, ona nas przesunie. Nie mogę niestety sprawdzić, co ja tam mam w swoim uzbrojeniu, co posiadam. Podejrzewam, w dalszym ciągu będę miał snajperkę. Przejdziesz na drugą stronę? Dam sobie radę. Przejdziesz, to chyba za dużo powiedziane. Czekaj, przejdę? Czy przeskoczę? Przeskoczę. Mam nadzieję, że Grayson dofruniesz. Dofrunie! Teraz nam się tu wkradły dość mocne elementy, skradankowo skakane. Chociaż oczywiście przesadzam. Nie dość mocno, takie delikatnie zarysowane. Depesza z nowego kontynentu. A, otworzyliśmy z drugiej strony bramę, koleżance. Czyli droga utorowana, możemy się poruszać. Rycerzu, tutaj! No zobaczymy, czy tam nie wyskoczą kolejna banda rebeliantów. Dobra, na trzy. Raz, dwa... Three! A, niestety! O, o, o! Dobra. Uwaga! Szybka reakcja. Zamknijcie drzwi! Nie wypuśćcie! Troszkę za późno. Nie no, gnojku! Dobra. Pacynę zarobił. Jakby gra... jakby... ten rodzaj amunicji z tej odległości, tak średnio... przeładowywuje. Kurde. Dobra, jednego mniej. Przygwoździli mnie! A, gadem. Staram się nie wychylać, natomiast... wydaje mi się, że chyba dobrym pomysłem będzie się przemieścić nieco do przodu. Dobra. Strażnik zabity. Jest, shotgun robi swoje. Czysto. Chwilowo. Amunicja. Mamy karabin, ale jednak pozostanę przy shotgunie. Tu chyba był... możliwość strzelania w ten oto kaganek, który z pewnością by tutaj spowodował jakiś wybuch. O, mamy znowu jakąś możliwość obejrzenia czegokolwiek. Tutaj jest wystarczająco miejsca, by przejść. Inspektor policji zabity. Okej. Okay. Przycisk. Ja przy każdej okazji, kiedy tylko mam przyciski w grach, wspominam o nich. Ten przycisk jest troszkę mniej wąski. Kurde, tych rzemieszków, powiem wam szczerze, to jest naprawdę cała masa. Rani, co on tam robi? Devi, jest okej. Mów swobodnie. Devi, mów. To samo, co na statku powietrznym. Ładunek leci do Ameryki i Indii. Ile? Dwa razy więcej niż ostatnio. Nadrabiają czas. Te skrzynie nie mogą dotrzeć do Nowego Świata. Coś jeszcze. Ochrona w pełnej gotowości. Wspomniano jego imię. Robią spotkanie. Może nam się poszczęści. Czyje imię wspomniano? Jednego z twoich lordów. Jak przyjdzie na spotkanie, sam się przekonasz. No chyba wiem, którego lorda. Którego już chyba dwukrotnie uratowaliśmy. Ktoś czuje, że ta mynda jest to wszystko zamieszana. No, naprawdę ich nie zauważyli?
No i właśnie się wydało. Lord, jak on tam miał? Hankins. Hastings. Melon i Parr zasiada w naszej radzie. Tak, dzięki temu zna plany zakonu. Jakie to wygodne. Twój urojony spisek nie istnieje. Pogadamy, jak zajrzysz do ładunku. To pewno będzie ta broń, którą dysponuje zakon. Okej, w dalszym ciągu. Czekajcie, pozycja. Rani z Jahanzi. Znów cię zaskakuje, rycerze. Mogę się wyprostować, nie? Wielcza królowa, która wznieciła w Indiach powstanie przeciw Imperium. Podobno zginęłaś w Gwaliarze. Podobno zabili cię w Gwaliarze. Zawsze ogrywam głupków. Ma możliwość położenia, to sobie pochodzę. Porucznik powiedział, że jeden z nich wyglądał kiepsko. Dawno nie byłem we wschodnich Indiach. Nie wiem, czy zbieranie tych zdjęć później zakończy się zdobyciem jakiejś trofki. Nie jestem jakimś wielkim fanem, nie do końca rozumiem, o co chodzi. Ale jak wpadnie, to się nie obrażę. Chociaż podejrzewam, wszystkich tych zdjęć nie obejrzałem, także... Dlaczego się chowasz, byczku? Spokojnie, nie nerwowo. Zara, przyjdę, poczekaj, muszę jeszcze tu wejść sobie obejrzeć. Nie ma niczego. Dobra, idziemy zatem obejrzeć to, co chcą nam pokazać. Tam. Właśnie trwa załadunek. Te skrzynie nigdy nie mogą opuścić Anglii. Szybko. Dotrzyj do suchego doku. Czyli jakby będziemy chcieli przerwać załadunek, to oczywiście wiadomo, z czym to się będzie wiązało. Nie sądzę, żeby po dobroci stwierdzili, dobra, przerywamy załadunek. Devi, zabezpiecz naszą drogę ucieczki. Rani, muszę cię chronić! Nie mogę cię zostawić. Devi, to rozkaz. Żeby utrzymać bezpieczeństwo w dokach? W takim razie o co chodzi? Okej, okay, już mogę zarządzać swoim tutaj uzbrojeniem. Jeszcze sobie obejrzę, czy nie mogę czegoś podnieść, bo mam strzelbę. Tutaj, na co czekasz? Przejdziemy statkiem do głównego magazynu. No te skoki zaczynają być coraz bardziej nierealne. Zajmę się torbą. Zachowaj czujność. Ja podniosę platformę. Dobra, mam nadzieję, że w tym momencie nikt nas nie zauważy, nie będzie nam ładował w plecy jakichś frajerskich pocisków. Dalej nie pójdzie. O Jezus. Problem goni drugi problem. Podsadź mnie. Muszę zajrzeć do środka. Jest sporo strażników. No ja widzę takich ciężko uzbrojonych. Musimy być cicho. Uwaga panowie. Jeśli do twego rebeliantu, to wy się nimi zajmiecie. Nie, nie mówcie, żeby... Ajse! Z radością! No dobra. Skakane! O! Dobra, Grayson, wchodź na górę. O Jezus! Ciekawe co by było, jakbym nie zaznaczył tego trójkąta. Czy ona by spadła? Podejrzewam, że tak, mogłaby spaść. Chłop w cylindrze, to jest chyba ten Lucjusz. Lucjan. Szybko! Co to? Intruzi! Nie, to nie jest Lucjan, to jest chłop w cylindrze. Weźcie go
w bezpieczne miejsce! No i tyle skradania było! Tyle skradania, włażenie alternatywnymi drogami. Po co to? No dobra. O kurde. Czekajcie, musimy tego zabić. Goddammit. Dobra, chyba padł. Ten, który powinien paść i który był chyba najgroźniejszy. Powiem wam, że ten snajperski karabin jest taki najgorszy. Ale ta laska mogłaby trochę pomóc. A nie tylko dużo hałasu robić. No nie wiem co wziąć. Dobra, bierzemy strzelbę. Zresztą z tego co widzę przy każdej barykadzie jest jakaś możliwość. Dużo się dzieje tu, jeżeli chodzi o broń. Gdzie ty jesteś, Wiśniaku? Wariacie, do kogo? O Jezus! Tam jest, dobra. Czyli trzeba będzie go zdjąć. Dobra, dostał. Pokład czysty. Musimy iść. Dobrze. Przejdziemy dołem na drugą stronę. Gdzie ty jesteś? Ja biorę tę kordę. Ty weź drugą. Gotowa? No powiem wam, że te windeczki kiedyś faktycznie przy okazji wjazdu i zjazdu można było sobie trochę bicepsa podpakować. Kolejni strażnicy przy magazynie. Niestety. Przeładowuję. Ale nie właź mi tutaj na linię strzału, kobieto. Patrz, gdzie celuję. No właśnie patrzę, ale no zobaczcie, co ona robi. Nie wiem, czy to jest taktyka, którą ona stosuje, to jest dobra taktyka. O! R2, by wystrzelił ładunek przylepny, który może... No dobra, spróbujmy, tego jeszcze nie było. Czekajcie, ale chyba w międzyczasie wszystkich wybiłem. No dalej! Powstrzymajcie! Wchodzą na statek! Przygotuj się! Musimy się przez nich przebić. Zajmijcie go! Zacieram. Czekajcie, tędy? Tędy. Właśnie, no właśnie, typie. Czekajcie, granaty zbieram, bo czasami o wszystkim zapominam. Kurde! Chyba jednak wolę standardową broń. Gdzie jest ten wieśniak? Czy ja w ogóle pobiegłem w dobrą stronę? Dobra, tam jest lalka. A, tu jesteście, na dole. Czyli teraz mogę sobie powariować troszkę. O kurde, wybuchł mi tu gdzieś przed głową jakiś granat. Zabiłem go czy nie? Czekajcie, bo ona już teraz się tutaj przeniosła, z innej strony próbuje ich. Chłopa nie ma. Muszę patrzeć na nią, bo ciężko mi wypatrzeć tych wszystkich przeciwników. Oś ty w mordę jeża. Dla pewności, żeby nie było wątpliwości. Gdzie jesteś? Gdzie jest moja koleżanka? Gdzieś się ulotniła. Podejrzewam, zeszła już na dół. Czekajcie, ja sobie tu zawrócę. Podniosę sobie troszkę inny rodzaj broni.
Dobra, shotgun. O kurde! Niech się to skumuluje! Jezus! Gdzie my są? Gdzie? Zabili mnie! Szedłem na... Nie, no zginąłem bezsensownie. Jezu, jak to za głupia śmierć. Ten jeden był ewidentnie ciężej dozbrojony. Niepotrzebnie się na nim skoncentrowałem. Wow! Dobra, czekajcie, muszę się schylić, bo cała akcja widzę, że... Od początku i od nowa. Mocno słabo. Teraz może pójdzie troszkę sprawniej. Może pójść, natomiast może nie pójść. Aj, ty gnojku. Dobra, wybuchło teraz. Chłopu koło nosa. Jeszcze ewidentnie ktoś mi tutaj bruździ. Strażnicy idą od rampy. Kurde, ten wieśniak. Dobra, dostał. Spierdzielaj stąd. Cholera, granat. Dobra. Mam nadzieję, że tu już go ostatecznie. Dobra. Człowiek kompanii zdjęty. Ten już chyba tylko czekał na śmierć. Widzę przejście. No dobra, kolejna przeszkoda za nami. Imponujący arsenał. Nic w tym dziwnego. Kompania eksportuje na cały świat. Czekajcie, mogę sobie tutaj podmienić. Nie zastanawia cię fakt, że strażnicy po zęby uzbrojeni są w nowoczesną broń? Dość tych spekulacji. Znajdźmy to, co mamy znaleźć. Kolejna fotka. Dobrze. To są chyba członkowie zakonu. Ewentualnie rzeźmieszki, które są wyposażone w nowoczesną broń, którą teoretycznie powinni używać tylko członkowie zakonu. Coś tu się dzieje? Tędy. Na mój znak. Osłaniaj mnie. Czyli kolejne spotkanie. O, god damn it. Jest pusty. Bardzo zły znak. Pewnie się przegrupowują. Mamy jeszcze trochę czasu, zanim oni tu wrócą. No, gdzie ten dowód? Dawaj te dowody w końcu. Za mną. Bo zaczynam czuć się wykorzystany. Dobra, słuchajcie, dowody poznałem w kolejnym odcinku. Wydaje mi się, że za chwilę będzie kolejne spotkanie. Jakby nie widzę sensu, tym bardziej, że 40 minut. Jak na jeden odcinek, to jest aż zanadto tych strzelanin. Także w dzisiejszym odcinku to wszystko. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Zapraszam na kolejne. Nara, cześć!